Witajcie, w sobotę kolejny test naszej reprezentacji. Tym razem podopieczni Franciszka Smudy zmierzą się na stadionie Widzewa w Łodzi z współgospodarzem Euro 2012, czyli z Ukrainy. Polacy po dramatycznym meczu z Hiszpanią 0-6, po blamażu z Kamerunem 0-3 będą chcieli odbudować swoją pozycję. Franciszek Smuda powołał wreszcie do kadry po dłuższej nieobecności Artura Boruca i Eusebiusza Smolarka. Również w końcu na polskie obywatelstwo zdecydował się Sebastian Benisz, który, miejmy nadzieję, dobrze zaprezentuje się na lewej obronie. Również innym debiutantem jest Dariusz Pietrasiak z Polonii Warszawa, ale jego szanse na grę w tym spotkaniu uważam, że będą bardzo małe. Co do samego meczu, Ukraińcy przyjadą w bardzo mocnym składzie. Widać, że ostatnie mecze towarzyskie zagrali naprawdę na niezłym poziomie, zremisowali m.in. z Holandią 1-1. Spodziewam się bardzo wyrównanego meczu. Myślę, że w końcu uda się podopiecznym Franciszka Smudy strzelić bramkę, bo tego bardzo nie trzeba. Choćby małego kroku, małego sukcesu, małego kroczku do przodu, żeby ta maszyna cała ruszyła. Spodziewam się, że to spotkanie zakończy się wynikiem remisowym. Zapraszam na projekt TipTip, którego sponsorem jest firma TipSport.